Hej siemeczko, z tej strony Abra, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim minecraftowym kanale. I moi drodzy, dzisiaj gram sobie w Bed Warsy znowu z niewidzialną bazą. Tak, jeśli oglądaliście, słuchajcie, ostatni odcinek z Bed Warsów z Szymkiem, bardzo polecam zajrzeć, na pewno gdzieś tam na dole jest. To słuchajcie, znaleźliśmy glitcha, gdzie szkła nie widać. Prawdopodobnie jest to szkło, bo się to kupuje jak szkło. Po prostu go, słuchajcie, nie widać. I można to nazwać blokiem X, my to tak nazwaliśmy. Patrzcie, właśnie tutaj normalnie kupujemy, go nie widać i sobie można tym zabudować łóżko. Prawdopodobnie inni gracze też go nie widzą, bo ja tego nie widzę oraz Szymek tego nie widzi, więc miejmy nadzieję, że Hypixel, czyli serwer, na którym teraz gramy oczywiście, tego nie naprawił, że dalej można tak, słuchajcie, grifować. Można to uznać za cheaty, można tego nie uznawać za cheaty. No ja w każdym razie, słuchajcie, żadnych cheatów nie mam. I patrzcie, jest blast proof glass. No czyli wygląda to, słuchajcie, jak niby jakieś zwykłe szkło, a prawdę mówiąc, no kurczę, no ja nie wiem, czy to jest szkło. No patrzę, no można na to wskoczyć, jakby tego nie widać. Super, super blok. Mam nadzieję, że słuchajcie, jest to faktycznie niewidzialne dla innych graczy, że dzięki temu wygramy. Ale mimo wszystko, żeby, słuchajcie, tego szkła było dużo, to potrzebujemy też dużo diamentów, żeby sobie zupgrade'ować Forge'a, który nam po prostu będzie szybciej respił żelazo na naszej wyspie. Dlatego wybierzmy się po te diamenty. I tak w ogóle patrzę, że Yellow już nie ma łóżka. A, i w ogóle taka informacja do was, jeśli chcecie więcej Bed Warsów, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, że nowe odcinki codziennie o 15, dokładnie tak, słuchajcie, codziennie o 15 na tym kanale jakiś świeżutki odcineczek, więc zaznaczcie dzwonek i pamiętajcie, że codziennie właśnie o 15, a także w komentarzu napiszcie, z kim chcecie kolejne Bed Warsy, bo Bed Warsy są przekozackie i wydaje mi się, że trzeba tego dużo nagrywać, bo naprawdę super giera. I teraz patrzcie, robimy sobie tego Forge'a, przez co 50% więcej żelaza będzie nam się respiło. Weźmy sobie, wykorzystajmy już troszeczkę. I mówię, chciałbym zrobić naprawdę dużą, niewidzialną, słuchajcie, dzisiaj wyspę. Taką, wiecie, taką naprawdę dużą, dużą kopułę z tego szkła. I kurczę, wiecie, ktoś tu będzie wbijał sobie na wyspę, pomyśli sobie, o, ktoś nie osłonił łóżka, ale fajnie. A tu nagle podchodzi i 5 kratek nie może podejść, musi psuć nie wiadomo czym, więc no ja mówię, chciałbym jakby, słuchajcie, dzisiaj to ogarnąć. Czy to się uda, tego nie wiem, ale bądźmy dobrej myśli, słuchajcie, spróbujmy chociaż. Co prawda to jest bardzo, bardzo drogi wydatek, ale mam nadzieję, że nam tego starczy. Będziemy, słuchajcie, kupować za diament coraz to lepszego Forge'a, coraz więcej tego żelaza będzie szło. I bądźmy też myśli, że, słuchajcie, nikt nam tutaj w ogóle nie wbije na naszą wyspę. A ja w ogóle poszedłbym też na środek, do innych graczy bym poszedł. Niech tu nam się żelazo zbiera, a my po prostu, myślę, że czas najwyższy, żebyśmy zaatakowali, bo to już jest trzecia minuta. Nie ma co też tak czekać, więc poczekajmy, słuchajcie, na żelazną zbroję, którą się robi za 12 zł i po prostu polecimy na chociażby tego pinka, który tak wystawia ten tyłeczek, żeby go tak skopać, żeby tak spruć mu ten tyłek. Więc mówię, potrzeba trochę czasu i wygramy. Ja przynajmniej tak myślę, że mamy szansę na wygraną, bo jeśli ten glitch dalej działa, to naprawdę mam przewagę nad innymi graczami. Czyli teraz tak, kupujemy sobie lepszą zbroję. Do tego, słuchajcie, dokupujemy sobie... Fuck, kupiłem wełnę zamiast blok X. Ten niewidzialny Abra, ty głupku. Dobra, słuchajcie, tak czy inaczej... Trudno, że kupiłem zły blok, ale postawmy go sobie. Teraz na to, słuchajcie, chciałbym postawić sobie trochę wełny, żeby, wiecie, żeby oni wszyscy myśleli, że to normalnie jest wełniana wyspa, nie? Patrzcie, jak to śmiesznie wygląda, że te bloki są niewidzialne. Oni myślą sobie, że a wełna, kurczę, a frajersko, a fireballem to rozwalę. A tu nagle siema, siema i co? I nie możesz rozwalić mi wyspy, tak, mordeczko? Tak mniej więcej, słuchajcie, będzie to wyglądało. Więc przyłóżmy się, a kurczę, się opłaci, myślę. Przynajmniej tak strzelam. Dobra. Wykorzystaliśmy bardzo, bardzo dużo wełny, ale to się, mówię, opłaci jak najbardziej. I teraz tak, do tego, moi drodzy, musimy kupić sobie więcej wełny, żeby pójść na inną wyspę, przy okazji dobudować sobie to, no bo wiadomo, tutaj a nie może być dziur. I w ogóle patrzcie, jak niebieski sobie robi wielką wyspę. Tam trzeba i TNT zabrać ze sobą i trzeba masę innych różnych rzeczy, więc zaatakujmy go jako pierwszego, bo to może być naprawdę ciężki rywal. Pójdźmy sobie właśnie z tej wyspy diamentów, będzie troszeczkę dalsza droga, ale wydaje mi się, że bezpieczniejsza. Zaraz sobie za te diamenty coś jeszcze dokupimy ciekawego, tu zrobię tą dziurę, żeby nie spaść jak na odcinku z Hunterem. Na odcinku z Hunterem lubiłem sobie tak spaść, że tak powiem, czasem. I teraz, moi drodzy, tak, mam 6 diamentów, za te 6 diamentów mimo wszystko chciałbym teraz, słuchajcie, kupić Sharpnessa, dlatego że jeśli mam się do niego wbijać na wyspę, to jednak warto zainwestować w tego Sharpnessa. Dodatkowo, słuchajcie, kupimy sobie It's a Trap. Fajnie inwestować w tego Forge'a, ale nie o samego Forge'a się świat opiera, więc jakby do tego, słuchajcie, musimy dokupić teraz takie oto itemki.
i jeszcze do tego, moi drodzy, dwa refile, jedno TNT i myślę, że jesteśmy fajnie ustawieni, że na pewno mamy takie itemy, żeby tego typa sklepać. Czy wyjdzie? Tego nie wiem. Bądźmy dobrej myśli, bo patrzcie, wszyscy aktualnie jeszcze są przy życiu. To nie jest dobry znak. Myślę, że to nie jest dobry znak, bo przez to podejrzewam, że każdy jakoś tam ogarnia gierę. To oczywiście... Fuck, nie, co ja w ogóle... Nie! Ej, dlaczego ja w ogóle spadł? Ej, cofnęło mnie w klocku! Dobra, nie mam słów, słuchajcie, po prostu do niego polecimy. Naprawdę, ja nie wiem, co się teraz stało. Sam tego nie ogarniam, ale słuchajcie, no lecimy do tego typa. Biorę po prostu jednego refila, wezmę sobie, słuchajcie, kilo w kupie i do niego lecę. Bo jeśli przez takie bugi ja mam przegrać, no to ja po prostu w to nie wierzę. No nie masz szans, żebym ja zginął przez... Że nie zginął, no zginąłem, żebym przegrał. No nie masz szans, żebym przegrał przez taką głupotę. Więc teraz patrzcie, ulepszymy sobie kill off o jedno, dokupimy sobie, słuchajcie, refila i polecimy do tego typa, bo po prostu, no nie mam słów. Wam się pewnie wydawało, że ja po prostu źle trafiłem w klocek, a tu właśnie nie, słuchajcie. To jest najlepsze, że ja postawiłem klocek i mnie jakby odepchnęło w bok. Dobra, nie wiem, nie czaję. Ale słuchajcie, lecimy tak czy inaczej do tego typa. On ma drewniany mieczyk. Bo, o fuck, wiedziałem, że on ma łuk, słuchajcie. Dlatego, słuchajcie, musimy to rozszybciutko. Dobra, oj, oj, nie. Słuchajcie, musimy szybko, dobra. I teraz muszę się wrócić. Nie wiem, skąd on ma na łuk, ale dobra, nie wnikam. Teraz jakby chodziło mi o to, żeby się do niego podbudować, żeby trochę go zdenerwować. I zaraz sobie, słuchajcie, do niego polecimy jeszcze raz. Niech on wyjmie ten... O, wiedziałem, że to zrobisz. Wiedziałem, że to zrobisz. Ha! I co teraz, stary? Ej, to będzie z nim bardzo ciężka bitwa, słuchajcie. Bardzo ciężka bitwa. Podejrzewam, że powinienem sam mieć, słuchajcie, łuk. Ale właśnie w tym celu chyba, moi drodzy, żeby go sklepać, musimy teraz kupić sobie dodatkowo lepszą zbrojkę za 4 diamenty. Do tego, moi drodzy, dokupimy sobie chyba, słuchajcie, więcej bloczków. I myślę, że możemy powoli do niego lecieć. Mam nadzieję, że on też będzie się kierował w końcu w moją stronę, bo jeśli my tak w nieskończoność mamy się potyczkować, to stary, to się mija tak trochę z celu. Nie rzucisz mnie. Nie rzucisz mnie. O! Dobra, udało mi się. I teraz słuchajcie, no jest przypał, no on będzie we mnie pewnie strzelał, bo złota pewnie ma sporo. No ale dobra, niech sobie strzela. Dobra, okej. Strzelaj, mordo, nie ma problemu. Teraz ja sobie, słuchajcie, patrzę, zrobię takie schodki, że tu stawiam klocek, tu. Dobra, ej, dobre schodki siedzą. Dobra, teraz szybko mostek. Dobra, okej, git. Słuchajcie, szybki refill i wbijamy się na wyspę. Siema. Dobra, klepiecie teraz, słuchajcie, patrzcie, teraz zepsuję mu łóżko i szybko się podbuduję do góry, żeby on mnie nie sklepał, póki ma jeszcze tą ochronę od bycia świeżo zrespionym graczem. I teraz, stary, masz klepę i bardzo miło było cię poznać. Mam nadzieję, że miło się tobie ze mną grało, ale sorry, ziomeczku, no musiałem wygrać, musisz mi wybaczyć, ale kurde, no soreczka. Przy okazji, słuchajcie, skopiemy sobie tego budulca, dlatego że on jest całkiem drogi, a mi się, myślę, w bazie przyda jak najbardziej. Teraz też patrzę, że słuchajcie, Yellow nie ma już swojego łóżka, więc wydaje mi się, że też warto chyba do niego tam zaraz podbić na wyspę. Chyba warto mu tam spuścić ładne manto i przy okazji... A, on ma jeszcze żelazne, słuchajcie, gatki. Ja chyba też mam żelazne gatki, czy nie? Tak, mam, więc git. Dodatkowo, słuchajcie, kupimy sobie Forża, za którego kupimy dużo naszego kochanego bloku X. Teraz patrzcie, właśnie zrobimy tak, solo upgrades. Teraz to leci. Dodatkowo zbierzemy sobie to i mamy bardzo, bardzo dużo żelaza, więc moi drodzy, teraz kupujemy tego w opór. Dobra, git. Patrzcie, mamy 40 bloków X, więc wydaje mi się, że to po prostu super sprawa i możemy stawiać, ile tego po prostu tutaj wlezie. Kurde, stawiaj, Marlene, kurde. O, nie chciałbym spaść za bardzo. Ja tego niestety nie widzę, to jest, słuchajcie, w tym wszystkim najgorsze, że ja nie widzę tego bloku, więc nie do końca wiem, co gdzie stawiam, ale mam nadzieję, że stawiam to dosyć trafnie. Teraz, słuchajcie, jeszcze sobie tego endstone'a ponastawiamy. W ogóle patrzcie, jak po tym się śmiesznie chodzi, no naprawdę, ta wyspa jest jakaś, nie no, XD, no naprawdę, to wygląda jak jakaś kupa, ale mam nadzieję, że ona mnie doprowadzi do zwycięstwa. Teraz, słuchajcie, tak, kupimy sobie łuk. Wydaje mi się, że łuk jest teraz bardzo ważny. Dokupimy sobie dodatkowo więcej wełny. Jeszcze więcej strzał i polecimy, słuchajcie, rozwalać już kolejnego typa. 16 strzał, może to nie jest dużo, ale wydaje mi się, że wystarczająco. I kto nam został, słuchajcie? Grey Małuszko, więc wydaje mi się, że Grey, jesteś naszym następnym celem, który... no, myślę, że minie minutka i ciebie nie będzie, mordyczku. Czy on, słuchajcie, gdzieś tu jest? Tam jest, słuchajcie, Pink i Grey są obok siebie, więc bardzo fajnie z tym, że Pink nie żyje. Jak to Pink nie żyje?
ty dlaczego biega Pin, a to Grey? Po prostu on biega, wiecie, po... różowy biega po różowej wełnie, po różowej glinie i tak mi się wydawało, że on po prostu jest różowy, a to po prostu jest szary. Ale tak czy inaczej, zaraz mam nadzieję, że go doklepiemy i wtedy zostanie Yellow oraz Aqua. I będzie chyba git. Mam nadzieję, że się uda wygrać. Fajnie by było, oczywiście zostawcie łapkę, jeśli chcecie więcej Bedwarsów, a myślę, że chcecie. I teraz tak. O nie! Zminimalizował mi się Minecraft, halo! Ej! Ja nie wiem, czy ta gra mnie bardzo nie lubi, czy o co chodzi, ale zminimalizował mi się Minecraft na chwilę. Zaraz się okaże, że jeszcze spadnę przez taki... Nie wiem nawet przez to. Ale słuchajcie, teraz tak. Co ja muszę zrobić, moi drodzy? Dobra, wbijamy się, słuchajcie. Wbijamy się. Psujemy łóżeczko. No i sorry, mordo. No miałeś fajne łóżko. No bardzo mi przykro. Miałeś fajne łóżko. No nie za bardzo je masz. Ale... Ale masz jeszcze pewnie jakieś szanse, żeby mi naklepać. Pytanie tylko, gdzie jesteś? Mam nadzieję, że słuchajcie, on nie wbija się do mnie na wyspę. Bo jeśli się do mnie wbija na wyspę, no to mam trochę przypał. Weźmy, słuchajcie, tutaj bloczki, bo jeszcze spadnę. I co wtedy? Co wtedy, jak ja, słuchajcie, spadnę? Jeśli on jest przy okazji na niewidzialu, to już w ogóle będzie przypał. Tam jest Grey, tam jest Yellow, słuchajcie. Czyli tak, ta wyspa jest wolna. Więc zgarniemy sobie, słuchajcie, stąd itemy. Kupimy sobie za to więcej strzał, więcej emeraldów. Wszystkiego sobie kupimy, patrzcie. Pyk, pyk, pyk. Teraz słuchajcie, jeszcze jeden refil wlatuje na rejon. Do tego sobie dokupimy. Patrzcie, ile wełny, kurde. I lecimy, słuchajcie, złoty. Jaki złoty, żółty. Ma diamentowe gacie, więc no nie bardzo mi to sprzyja, ale spoko. Mam nadzieję, że uda się go jakoś zrzucić moim łukiem, które kupiłem za ciężko zarobione pieniądze w Minecrafcie. A i w ogóle to ja nawet... Ej, ja nie mam... Co ja nie mam, słuchajcie, miecza żelaznego, a ja się idę klepać, co jest? Został Aqua i zostałem ja, a ja biegam sobie z jakimś kamiennym mieczem. Co jest? Jaka masakra w ogóle. Czekajcie, solo upgrades. Możemy, słuchajcie, za to kupić haste'a, możemy kupić mining fatigue i dodatkowo możemy... chyba już nie za dużo, więc poczekajmy, słuchajcie, na ten mieczek, jeszcze jedno złoto nam się przyda i polecimy na tego Aqua. Mam nadzieję, że się uda wygrać. Trzymajcie, słuchajcie, mocno kciuki, żeby mi się udało solóweczkę teraz wygrać. Pyk! Mamy wszystko, czego potrzeba. Nawet wiecie co? Nawet wiecie, kupię... O! To sobie kupię. To jest jednak fajne, jeśli ktoś na przykład na mostku sobie biega, to wydaje mi się, że gadżet całkiem przydatny. Ten fireball, który tak ładnie, tak wiecie, tak odepnie wszystkich, kurde. No, no nie, nie ma mocnych, słuchajcie, nie ma mocnych na tego fireball. Victory? Ale jak to victory? Naprawdę wygrałem? To co on ze sobą zrobił? On wyszedł czy o co? The fuck? Tak czy inaczej, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak widzicie, moja niewidzialna baza wygrała teraz. Zostawcie łapkę, suba oraz dzwoneczek. Pamiętajcie, że codziennie o 15 filmy. Serdeczny dab dla was. Trzymajcie się, żółwik i pu! O, ale uderzyłem. Ha.